Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się historii pierwszej, tak bardzo nagłośnionej medialnie, strzelaniny w szkole w Stanach. Zapraszam do słuchania. Szesnastoletnia Brenda Spencer mieszkała na przedmieściach San Diego ze swoim ojcem, który był weteranem marynarki wojennej. Jej rodzice, Wallace i Dot, rozwiedli się, gdy miała zaledwie 9 lat. Według Dot przyczyną rozwodu były zdrady jej męża. Brenda miała dwójkę starszego rodzeństwa, brata i siostrę, i to właśnie oni zadecydowali, że po rozwodzie chcą zamieszkać ze swoim ojcem. A sędzia z kolei zadecydował, że nie powinno się rozdzielać rodzeństwa, więc 9-letnia Brenda również zamieszkała z Wallace'em. Mieszkali bardzo biednie. Brenda spała ze swoim ojcem na jednym materacu położonym na podłodze. Według jej rodzeństwa dziewczyna była jednak oczkiem w głowie Wallace'a. Starał się spędzać z nią dużo czasu i był dla niej dobrym ojcem. Łączyły ich również wspólne zainteresowania, między innymi fotografia i wspinaczka górska. Brenda zdobyła nawet pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym. Ojciec nauczył ją również strzelać z wiatrówki do puszek i ptaków. I w tym również okazała się bardzo utalentowana. Zdobyła kilka medali w konkursach strzeleckich. Według rodzeństwa Brendy, ojciec był jednak w stosunku do niej zdecydowanie zbyt pobłażliwy. Niektórzy twierdzą również, że Wallace był samotnikiem z problemem alkoholowym. Sama Brenda również była dość dziwną dziewczynką. Może miał na to wpływ rozwód jej rodziców, a może po prostu ludzie wspominali ją przez pryzmat tego, co zrobiła jako szesnastolatka. Niemniej pojawiły się głosy, że dzieci nie chciały się z nią w dzieciństwie bawić, ponieważ odrywała lalką głowy i to te dzieci przerażało. Gdy trochę podrosła, sąsiedzi kojarzyli ją głównie z drobnych kradzieży i zażywania miękkich narkotyków. Zdecydowanie miała również skłonność do wyolbrzymiania i po prostu kłamania. Jakiejś koleżance powiedziała na przykład, że podpaliła ogon kota, jednak gdy ta zaczęła ją wypytywać o szczegóły, to nie potrafiła żadnych podać. I ta koleżanka po prostu jej nie uwierzyła. Swojej siostrze z kolei powiedziała, że bierze twarde narkotyki, ale znów, gdy siostra zaczęła wypytywać ją o to, gdzie je kupiła i jak się po nich czuła, to nie potrafiła podać żadnych szczegółów. Siostra więc również jej nie uwierzyła i uważała, że wszystko zmyśliła, aby ktoś się nią zainteresował. W szkole Brendę opisywano jako bardzo introwertyczną i zdecydowanie niezainteresowaną nauką. Była cicha i tam również miała problem ze znalezieniem jakichkolwiek znajomych, nie mówiąc już o przyjaciołach. W każdym razie brat i siostra dziewczyny wyprowadzili się z domu jeszcze przed 1976 rokiem, więc w czasie, w którym miała miejsce historia, o której Wam dzisiaj opowiem, Brenda mieszkała już tylko ze swoim ojcem. Był poniedziałek 29 stycznia 1979 roku. Tego ranka Brenda powiedziała swojemu ojcu, że źle się czuje i nie jest w stanie pójść do szkoły. Wallace wyszedł do pracy około 7 nad ranem i szesnastolatka została w domu całkiem sama. Jej okno wychodziło na plac zabaw przy podstawówce Cleveland Elementary School. Szkoła leżała zaledwie 45 metrów od jej domu. Około 8:30 dzieci zaczęły zbierać się przed wejściem do szkoły, aby jak co rano ktoś otworzył im drzwi i wpuścił je na lekcje. Niestety tym razem nie było tak jak zawsze. Brenda wyciągnęła broń, którą dostała od ojca na święta, wystawiła ją przez swoje okno i zaczęła strzelać do dzieci czekających na zajęcia w podstawówce. W tym czasie dyrektor szkoły, Barton Wrack, i jeden z nauczycieli, Daryl Burns, przebywali w gabinecie. Początkowo pomylili huk wystrzału z petardami. Do głowy by im nie przyszło, że ktoś może strzelać w pobliżu. Jasne, strzelaniny w szkołach już się zdarzały, ale jak już mówiłam, ta sprawa jest pierwszą, która odbiła się tak szerokim echem w mediach.
Mężczyźni wyjrzeli przez okno i zobaczyli, że niektóre dzieci padają na ziemię. Inne uciskają różne części ciała, a część rozgląda się przestraszona i zdezorientowana. Natychmiast wybiegli, aby pomóc uczniom. Niestety dyrektor niemal natychmiast został śmiertelnie raniony przez Brandę. Został postrzelony prosto w serce. Po chwili z budynku wybiegł woźny, Mike Suchar, który chciał okryć go kocem, jednak i on został śmiertelnie postrzelony. Mężczyzna służył w Wietnamie i wrócił do domu żywy. Został zamordowany przez 16-latkę, gdy pracował w szkole podstawowej, czyli teoretycznie jednym z najbezpieczniejszych miejsc, jakie można sobie wyobrazić. Jego żona nigdy nie zdołała się otrząsnąć po jego śmierci. Nauczycielowi, który był w gabinecie z dyrektorem, udało się zawiadomić policję i ewakuować część dzieci do budynku, mimo że początkowo ciężko było się nawet zorientować, skąd padają strzały. Po przybyciu policji dziewczyna raniła także jednego z funkcjonariuszy w szyję. Na szczęście ta rana nie okazała się być śmiertelną. Cała akcja trwała około 15 minut, podczas których Brenda oddała od 29 do 40 strzałów i raniła 8 dzieci. Pierwszą ofiarą była 9-letnia Monika Selvig, która została trafiona w brzuch. Następnie ranna została 8-letnia Mary Clark. Dziewczynka była w tak ogromnym szoku, że początkowo nie powiedziała nawet nikomu, że została postrzelona. Po prostu jak gdyby nigdy nic poszła na zajęcia. Dopiero po kilku godzinach zabrano ją do szpitala. 7-letni Charles Miller został postrzelony w plecy, zaledwie 3 cm od serca. Jeszcze bardzo długo po tym dniu męczyły go koszmary i nawet jako już dorosły mężczyzna cierpiał na ciągły strach i miał potrzebę osłaniania swoich pleców. Okazało się, że Brenda strzelała do dzieci w niebieskich kurtkach, ponieważ był to jej ulubiony kolor. Charles nigdy więcej nie założył niczego w tym kolorze. 10-letnia Crystal Hardy również, nawet jako osoba dorosła, musiała mierzyć się z koszmarami przez to, co przeżyła. Dodatkowo ciągle męczył ją strach, że ktoś do niej celuje, gdy znajduje się na otwartej przestrzeni. Christy Bell została postrzelona w brzuch i pośladek. Została przetransportowana do szpitala w stanie krytycznym i cudem przeżyła. Przez cały czas, nawet po pojawieniu się na miejscu policji, Brenda nie przestawała strzelać. A może zwłaszcza po pojawieniu się policji, ponieważ później wyjdzie na jaw jej ogromna niechęć do organów ścigania. W końcu policja zarekwirowała śmieciarkę, którą postawiono na linii ognia. Strzały skończyły się. Po wszystkim Brenda zabarykadowała się w swoim domu i groziła, że jeżeli ktoś spróbuje do niej wejść, to zacznie strzelać. Nie chciała rozmawiać również z negocjatorami. Dziennikarce lokalnej gazety udało się do niej dodzwonić i zapytała o motyw tak okropnego czynu. Brenda powiedziała: nie lubię poniedziałków. Musiałam jakoś ożywić ten dzień. A także: nie miałam żadnych motywów, żeby to zrobić. To była po prostu świetna zabawa. Nastolatka poddała się po 7-godzinnym oblężeniu, dopiero po tym, jak zaproponowano jej posiłek z Burger Kinga. Podczas aresztowania nie stawiała oporu. Była spokojna i opanowana. W mieszkaniu znaleziono liczne butelki po piwie i whisky, jednak dziewczyna nie była pod wpływem alkoholu czy narkotyków. To, że 16-letnia drobna dziewczyna mogła dopuścić się czegoś tak okropnego z zimną krwią, bez żadnego powodu i wcale tego nie żałowała, wstrząsnęło opinią publiczną. Jakim człowiekiem trzeba być, aby dopuścić się czegoś takiego? Jak już mówiłam, Brenda była zamknięta w sobie, wagarowała, dokonywała drobnych kradzieży i zażywała narkotyki. Jednak jej ojciec powiedział, że zawsze była szczęśliwą i dobrą córką, dobrze się zachowywała i nigdy nie miała żadnych problemów w szkole. Ciężko powiedzieć, żeby było to prawdą. Brenda miała już na swoim koncie nawet włamanie do szkoły latem 1978 roku, gdzie wraz ze znajomymi oblała mury farbą, poprzewracała ławki i strzelała w szyby.
Miała też na swoim koncie próbę samobójczą, a przez wagarowanie była pod opieką kuratora sądowego. W grudniu 1978 roku psychiatra, który ją badał na zlecenie kuratora, zdiagnozował u niej depresję. Stan Brandy był tak ciężki, że zalecił umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym. Jednak jej ojciec nie zgodził się na to. Nie potrafił zrozumieć, jak można zdiagnozować u kogoś myśli samobójcze. Zamiast zgodzić się na jej pobyt w zamkniętym ośrodku, kupił jej pod choinkę karabin półautomatyczny kalibru 22 z mnóstwem amunicji. Brenda powiedziała: prosiłam go o radio, a on kupił mi broń. Oraz poczułam się tak, jakby on chciał, żebym zabiła. Jej siostra i matka twierdziły jednak, że to nie wyglądało w ten sposób. Brenda po prostu tak długo prosiła, błagała wręcz Wallace'a o broń, że w końcu zgodził się ją jej kupić. Pamiętajmy, że sam nauczył ją strzelać i że miała już na swoim koncie liczne sukcesy, a nawet medale w strzelectwie. Chociaż osobiście wciąż ciężko mi zrozumieć, jak można kupić 16-latce broń. I to takiej, u której zdiagnozowano myśli samobójcze. Już pomijając fakt, czy się uważa, że takie myśli można zdiagnozować, czy też nie. Kilka tygodni przed strzelaniną Brenda powiedziała swoim znajomym, że nikt jej nie rozumie, ale pewnego ranka wszyscy będą na nią patrzeć i będą pokazywać ją w telewizji. Czuła się niekochana, nieważna i miała żal do rodziny oraz nauczycieli za to, że nikt nie udzielił jej pomocy, że nikt się nią nie interesuje. Brenda przyznała się do zabójstwa 2 osób oraz postrzelenia 9. Za taką zbrodnię można otrzymać karę śmierci, jednak ze względu na młody wiek Brandy nie można ją było na nią skazać. Można ją było jednak sądzić jako osobę dorosłą. Ostatecznie skazano ją na dożywocie z możliwością wcześniejszego zwolnienia po 25 latach. Dziewczyna pierwszy raz ubiegała się o zwolnienie w 1993 roku i twierdziła, że podczas strzelaniny była pod wpływem alkoholu i narkotyków. Miało to doprowadzić do halucynacji, na skutek których zaczęła strzelać. Po aresztowaniu wykonano jej testy i wyszły negatywnie, zarówno na obecność alkoholu, jak i narkotyków w jej organizmie. Wniosek odrzucono. W 2001 roku powiedziała, że ojciec wykorzystywał ją seksualnie od 9 roku życia. Nigdy wcześniej o tym nie wspominała. Nie było na to żadnych dowodów ani świadków. W 2005 roku twierdziła z kolei, że ojciec znęcał się nad nią i pewnego razu uderzył tak mocno, że nastąpił uraz płatu skroniowego mózgu. Brenda faktycznie miała taki uraz, ale wcześniej twierdziła, że był on skutkiem wypadku na rowerze. Generalnie bezskutecznie ubiegała się o zwolnienie już 6 razy, za każdym razem zmieniając trochę swoją wersję wydarzeń i okoliczności, które doprowadziły do tej tragedii. Twierdziła nawet, że strzelała na oślep, w samoobronie lub że to policjanci strzelali do rannych. Warto chyba podkreślić, że bardzo dużo osób obwiniało i pewnie będzie obwiniać ojca Brandy. W końcu, gdyby pozwolił jej na leczenie, najprawdopodobniej nic złego by się nie stało tamtego dnia. Co więcej, to on kupił jej broń i amunicję. To on nauczył ją strzelać. Nie chciałabym zwalać na kogoś odpowiedzialności za czyny innego człowieka. W końcu to nie on strzelał. Z drugiej jednak strony, Wallace w całej tej historii jest trochę dziwną postacią. A jeszcze dziwniej zrobiło się, gdy ożenił się z 17-letnią współwięźniarką swojej córki. Dziewczyna była tak podobna do Brandy, że policjanci, którzy patrolowali okolice, byli wprost przekonani, że ta szybciej wyszła z więzienia. Wallace doczekał się nawet córki ze swoją młodą żoną, jednak jakiś czas później rozstali się i mężczyzna zmarł w 2016 roku. Jakiś czas po aresztowaniu Brandy powstała piosenka I Don't Like Mondays, inspirowana oczywiście historią strzelaniny oraz bezdusznymi słowami Brandy, że dokonała tej masakry, ponieważ nienawidzi poniedziałków. Lider zespołu The Boomtown Rats, który nagrał tę piosenkę, w jednym z wywiadów powiedział, że Brenda napisała do niego list. Stwierdziła w nim, że jest zadowolona, że zrobiła to, co zrobiła, ponieważ tą piosenką uczynił ją sławną.
Strzelanina w 1979 roku nie była pierwszą strzelaniną w historii USA. Wcześniejsze nie były jednak aż tak bardzo nagłośnione. Ludziom trudno było jednak przejść obojętnie obok faktu, że 16-latka strzelała do małych dzieci czekających przed podstawówką na lekcje i że tego nie żałowała. Tak więc właśnie ta sprawa była pierwszą historią strzelaniny w amerykańskiej szkole, która zyskała szeroki rozgłos w mediach. 10 lat później podobne przestępstwo miało miejsce w kalifornijskiej szkole Cleveland Elementary School w Stockton. 5 osób zostało zabitych, a 29 rannych. Uczniowie, którzy zostali ranni w strzelaninie z 1979 roku, bardzo mocno to przeżyli. Twierdzili, że to, czego doświadczyli, bardzo głęboko odcisnęło się na ich psychice, a wydarzenie z 1989 roku było dla nich swoistym, ponurym przypomnieniem. W 2001 roku Brenda powiedziała, że czuje się odpowiedzialna za wszystkie szkolne strzelaniny, które miały miejsce w Stanach. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Jestem przekonana, że większość z Was już słyszała o tej sprawie, jednak mam nadzieję, że mimo wszystko z dzisiejszego filmu dowiedzieliście się o jakichś nowych szczegółach. Jak zawsze zachęcam do podzielenia się w komentarzach Waszymi spostrzeżeniami. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.